Cisza, spokój, noc. Nie dajcie się jednak zwieść. Produkcja, którą wam dzisiaj zaprezentuję, należeć będzie do nurtu tych takich gier, które bawią się fizyką. Tutaj zresztą ciężko nie zauważyć w prawym dolnym rogu loga Havoka, czyli najpopularniejszego chyba, a na pewno swego czasu silnika odpowiadającego właśnie za takie zjawiska widoczne w grach. Nazywa się Spin Tires, jest produkcją darmową, więc wow, wszyscy się mogą cieszyć i sobie ściągać. Znaczy jest darmową, ta wersja, która jest teraz dostępna, jest jeszcze darmowa, ale i tak to masa zabawy. Tak więc do rzeczy, już tutaj widzicie, że jest główny bohater, czyli ciężarówka, jest zabawne sterowanie. No i tak to wygląda. Przede wszystkim ucieszą się fani wschodniego bloku, ponieważ powraca lubiana i kochana także w naszych stronach marka zwana Kamazem. I o co w tej produkcji chodzi? Bo wbrew pozorom to nie jest czysta symulacja. To są w ogóle elementy prawie że RPG. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że z tak głupiego tematu, a właściwie tematu, który no, często z grami nie ma zbyt wiele wspólnego, dało się zrobić ciekawą grę, nawet z jakąś ukrytą historią. Więc historia brzmi tak, że jest to historia ciężarówki, która po takiej mapie szuka sobie, poszukuje paczuszki. Mamy różne paczki rozrzucone w różnych miejscach i na przykładzie Kamaza pokażę wam, że to nie jest takie banalne. Musimy po prostu wziąć taką paczuszkę i co zrobić? I dowieźć do tutaj rozmieszczonych na mapie magazynów zwanych po angielsku warehouse'ami, dzięki czemu w garażu pojawią nam się nowe gadżety. No i jeździmy, mam światła, nie ma widoku ze środka, co może się wydać skandalem. I już tutaj wprawne oko zobaczy, że wózek się fajnie buja. No ale to dopiero początek naszej zabawy, bo tutaj nacisk na symulację poszedł w bardzo ciekawym i rzadko spotykanym grach kierunku. Mianowicie mamy tutaj symulację, a zresztą no, trzymam was tak w napięciu jak jakiś debil, który chce zrobić z prostego omówienia gry, która ta jest wprost naprawdę rozwinięciem jakiejś symulacji, jakiś wielki dramat, za którego dostanę Oscara. Jezusie, co mi się na mózg już rzuca? Więc jest to gierka, w której mamy rewelacyjną fizykę opon. Tyle! Tylko to się przekłada na super gameplay. Patrzcie, co się dzieje. Zjeżdżam tutaj w pole, że tak powiem. Jedyną rzeczą, która się tutaj nie przestawia, to jest lampy niestety. I ciężarówka jest niezniszczalna. Natomiast dzieje się. Patrzcie, co się dzieje. Zaczynam buksować. Realistycznie zmienia się podłoże. Ona się zaczyna zakopywać. Powstają wielkie kolejny. Można tak powiedzieć. No i są problemy. Mamy oczywiście tutaj ręczne sprzedawanie gałką skrzyni biegów. Co więcej, mogę zablokować mechanizm różnicowy i wtedy to pójdzie bez problemu. No pójdzie, powiedziałem, bez problemu i nic. Trochę pobujamy, to i wyjdzie. I co wyszło tymczasem? Okej, wrzucę tutaj ręczny dla bezpieczeństwa. Kamera, proszę, na tył. Wspaniałe, wspaniałe dziury, które trochę tam się zbugowały. Mam nadzieję, że nikt tego nie widzi. No i chyba pociągnę na ręcznym. Pociągnę czy nie? No znaczy wjechałem może tutaj w ten... Nie. Ach, problemy. Ogień! No nic, wsteczny w takim razie. Albo jest na ręcznym. Boże, jak jestem głąbko. Tak, tak, tak. Odwieczne problemy ludzkości. Ręczny. Zaciągnięty. Więc zaraz się wygrzebie. No i pokażę wam zabawę. I jest, została tam piękna dziura. Odrobinę zbugowana niestety, to się rzadko zdarza. No ale jak mówię, to jest wersja przedpremierowa wszystko. Więc nie pastwimy się za to na autora. Ktoś się będzie pastwić, to koniec przyjaźni. I co? Są lampki, tu zgasiłem w ogóle lampy. Jest tak. Gra stawia nacisk, bo tak powiedziałem, że podłoże. Stymuluje podłoże, symuluje tutaj roślinki. One też się fajowo gną. Może mi się uda nawet drzewo skasować. Niezbyt, niestety. Ciężarówka się nie psuje, ale ładnie się rozkracza i chodzi. W sensie rozkracza, mam na myśli. No, wsteczny, dajesz. Musimy ładnie wyjechać. I tutaj na automatyku już pojedzie dalej. Nie wiem, czy to jest realistycznie w ogóle odwzorowane skrzynia biegów, bo ona tutaj ma takie zabawne biegi. Jeszcze woda jest ładnie odwzorowana i oczywiście to, co dzieje się z oponami. One się brudzą, zaczepia się do nich błoto. Zaraz to zresztą zobaczycie. Ja tymczasem wybieram się tutaj po tą paczkę. Po tę paczkę właściwie. Zaraz będzie happy end. Happy end tak naprawdę.
pokażę wam elementy RPG. Kto by się spodziewał, nie? Głupia gra o ciężarówce. Widzieliście zresztą Rigs of Road. No to jest świetna produkcja, kapitalna. Zabiera mi moje życie. Natomiast, no, głębszej historii tam nie ma. Tutaj jest podróż, to można zrobić z tego film drogi, co ja nie chciałem, niefortunnie chciałem zrobić. To jest głupi materiał o grach. Okej, okay, dajesz. Mechanizm rulicowy zablokowany i chyba... Nie wiem, czy mi się uda, to jest jakiś środek, kurczę, błotnego terenu. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Świetne efekty świetne, w ogóle to operuje wszystko na DirectX 9, co opowiada, tylko podkreśla, że wszystkie efekty można zrobić bez pomocy wsparcia bibliotek, bo DirectX to nic innego jak biblioteki. No ja tu próbuję jakoś przetrwać, to z napędem tylko na dwie tylne osie daleko nie zajadę i nie wiem, czy was męczyć tym widokiem, chociaż nie jest tak słodki, ciężarówka walcząca o życie. No chodź! No jedź, już wjeżdżam, lepszy grunt, jest paczka. Czy pod tę górę podjadę? Może tak trawersem troszeczkę. Oj, 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 oj. I... jest! Teraz tylko wrócić. Tam widać już światła wielkiego miasta. Nie ma widoku ze środka niestety. Jest za to inny zabawny widok. Taki, w którym pojawia się muzyka i motyw muzyczny. Ja to sobie wrzucę jakiś kawałek, żeby wam pokazać, co się dzieje w ogóle, wzorowując fizykę. Szkoda, że tej muzyki nie ma podczas właśnie jazdy, bo to nic bardziej nie pasuje do ciężarówek niż właśnie takie fajne granie. No i jedzie, zaraz dojedziemy do domku. Koniecznie ściągajcie, to jest dużo lepiej zoptymalizowane niż rzeczywiście Rigs of Road. Ciężko powiedzieć, że Rigs of Road nie są zoptymalizowane, ale one są czystą symulacją, tam nie ma czego upraszczać. Więc jak komuś nie ruszały, no to po prostu, no... symulacja to już jest coś, co ma prawo stać się grą. Więc jest. Ja tu mogę skorzystać z haków oczywiście. Mam tą swoją mapkę z historią mojej ciężarówki. Wrócę, ewakuuję ciężarówkę na miejsce startowe. I zobaczcie... automat... no, skakuj. Co tu się czai? Uwaga! Więc mogę tak. Co ja w ogóle odblokowałem teraz? Coś ciekawego. Dodatkowe już oświetlenie sobie dorzuciłem. Mogę je zaczepiać, dodawać. Jak wymontuję to, mogę dorzucić spoiler. Więc wow, jest lans na dzielni. Ale zostanę przy iluminacji i pokażę wam przede wszystkim. Tutaj dajmy informację, że jak chcę mieć na przykład o taką platformę, to muszę zdobyć... co? Zdjąć to, czy już właśnie teraz odblokowałem. Ale będzie wypas. Gdzieś to jest... przepraszam, zagubiłem się, kryta platforma, dodatkowa iluminacja, zabawy, to wywalam, a żeby mieć to, muszę mieć trzy nowe paczki, to muszę mieć, a na tej ciężarówce sobie nie zamontuję, bo są jeszcze dwie inne ciężarówki, uwaga, spoilery, jest też Kras, który zaraz sobie sprawdzimy, oraz Striker i to wszystko sprawia, że jeszcze lepiej się jeździ. No to okej, okay, zamieniamy siekierkę na kijek, a właściwie siekierkę na piłę spalinową i jedziemy z gadżetami. Co by tutaj dało? Koło zapasowe. No teraz dużo na przykład tutaj gadżetów nie ma jeszcze swojej funkcji niestety. Z prostej przyczyny, że no to jest wersja, która, tak widzieliście, build z roku 2011, to oczywiście nic świeżego. Okej, okay, czego tu jeszcze nie mogę sobie dorzucić? Tych rzeczy. A to tutaj krazowa. Okej, wywalimy więc tą platformę z... gdzieś tu jest taka ładna, którą teraz mam na sobie. O, zawsze mam problemy z nimi. O, platforma, odinstalować. To jest zainstalowane, to jest, okej. Okay. Założymy taką, albo właściwie taką. O, to jest coś nowego, co teraz dostałem. I wyruszamy po ostatnią paczkę, jeśli chcecie ze mną przejść przygodę życia. Z Krasem. Pokaż buzię, mordo ty moja. Jakie to jest piękne. Teraz zacznę pokazywać to, co mówiłem. Czyli bajerancką po prostu fizykę zachowania się opon. Tu jest taki specjalny poligon, który czeka na takie właśnie popisy. O. Małe drzewka się kasują, to jest też piękne. O, jaka bestia. Dajesz, nie chcesz? To uwaga. Mechanizm rulniczkowy zablokowany. Krast, 6 kół. Piękny. Coś mi się zaplątało tam, ale to nie jest żaden problem. Miazga, nie? To są gry dla prawdziwych kierowców ciężarówek. Okej, wskoczyło. I tu są takie ładne bajery poustawiane, gdzie można zobaczyć, co tu się dzieje z oponkami. No i zwróćcie uwagę, że one będą się dokładnie dopasowywać do kształtu podłoża. Mam nadzieję, odpowiedzcie sobie wysoką jakość, to zobaczycie. O!
deformują się, odginają. Ta w środku na przykład pięknym jest tego przykładem. Zrobimy teraz drobną imprezę dla kierowcy. O, zobaczcie, jak całe te moduły chodzą. Chociaż Kras jest taki super zwarty, natomiast Kamaz tak tu ładził, że kierowca pewnie miał chorobę sierocą. Ale tak te inne niektóre elementy się tutaj bujają. Czyż to nie jest piękne? Oczywiście, że jest. Ktoś tam się, że nie jest, to oczywiście ban. Dobra, to co? Ostatnia przygoda. Zapowiedziałem i trzeba to zrobić. Ach, mi się tu wrąbało w jakieś zbiorniki. Gdzie jest jakaś paczuszka, która czeka na odebranie? Czy jest coś tutaj na końcu? O! Więc jakby tu podskoczyć? Wzdłuż rzeczki. To będzie prosto i w prawo. To będzie dobra przygoda. Fizyka wody nie jest perfekcyjna, jak oczywiście cała fizyka tutaj, natomiast no, opory działają. Rozchodzą się fale i są problemy. To jest nawet w górę rzeki, więc będzie łatwiej. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda, efekty świetlne, jak światła się zanurzają. Tam będziecie widzieć te... no niestety będziecie, dobrze dałem te światła boczne, bo tak jest tutaj ciemno. To oczywiście wszystko ma na celu podkreślenie tego silnika, bo to sobie goście zrobili i się tym chwalą. Dlatego nie dali dnia, tylko no, gdzież, kiedyż lepiej się pokazuje światło, jak nie w nocy, prawda? Więc dlatego mamy noc. O, piękne. Tam gdzieś jest paczka. Dobra, koniec cackania. Blokujemy mechanizm i jedziemy na pełnej... na pełnym gazie, że tak powiem. Nie ma co właściwie się tutaj użerać i robić wszystko pod górę, skoro mogę wjechać z tej wody. O. I zakopać się co nieco. Zniszczyć, zorać trawkę. I zabrać kolejną paczkę, która coś tam mi odblokuje. Tak, materiał zawiera spoilery co do fabuły. Cóż to będzie tym razem? No, co jest? Boże, nie mogę jej zabrać, bo nie mam tego. A, i proszę, gra jest logiczna. Wziąłem złą platformę. Kurde, piękny. To co? Jeśli nie wiecie, co dzisiaj robić, zachęcam was do ściągania. A ja już żegnam się z wami, już nie pamiętam z tych wrażeń, czy się z wami przywitałem. W każdym razie, jeśli jesteście pierwszymi, którzy wpisują pierwszy, za co was... No to jest głupie, krótko mówiąc. To minęła godzina 7:13. Trzymajcie się, to był Maciek Makuła ze swoim Krazem, przez którego traciłem już zbyt dużo czasu, dlatego tę grę niedługo skasuję. Cześć.